Fundacja jako patrol Dolny zadbała o to, by Wałbrzyszanie nie nudzili się w sobotnie wieczory. Przed nami jeszcze trzy z czterech planowanych imprez cyklu Wakacyjne Soboty w Rynku. Organizatorki wakacyjnych sobot przyzwyczaiły nas już do cyklicznych imprez ekologicznych w Wałbrzyskich parkach. Tym razem postanowiły ożywić śródmieście. Wiemy, że śródmieście to jest cudowne miejsce, piękne, odnowione. No i potrzebowaliśmy projektu, który by pokazałby mieszkańcom, ale nie tylko mieszkańcom, bo myślę, że mieszkańcom miejscowości ościennych również, żeby ich zachęcić do, do, do mieszkania w Wałbrzychu, do przyjeżdżania do Wałbrzycha, do, do rynku, że to jest miejsce, gdzie możemy się bawić, gdzie Możemy spędzać cudownie czas. Projekt zakłada organizację czterech imprez tematycznych. Pierwsza w stylu retro, już za nami. Co jeszcze nas czeka w te wakacje? 10 sierpnia Slow Sunday, 17 sierpnia sportowa na Placu Rycerskim. Ta wyjątkowa będzie od 15 do 19. I 24 wracamy sierpnia do rynku, od 18. Bawimy się w stylu muzycznym, gdzie będą występowały i zespoły, i lokalne, tutaj, że tak powiem, lokale muzyczne. Wakacyjne soboty organizowane są przez Fundację Ekopatrol Dolny Śląsk przy współpracy z portalem ekopraktyczni.pl w ramach projektu Rewitalizacji Wałbrzycha.